Jak można przeczytać na oficjalnej stronie Związku, Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej Spółka Akcyjna działając na podstawie regulaminu profesjonalnego współzawodnictwa w piłce siatkowej przyznała punkty za walkover klubowi KPS Espadon Szczecin oraz ustaliła, że klub KPS Skrabełchatów przegrywa spotkanie rozegrane pomiędzy klubami w dniu 20 października wynikiem 0,3 i 0,25 w każdym secie. Na stronie PGS natomiast można przeczytać, że zarząd klubu po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia decyzji przekazał nie. Zwłocznie sprawę kancelarii prawnej celem dokonania stosownej analizy. Decyzja o dalszych krokach w sprawie zostanie podjęta na początku przyszłego tygodnia po uzyskaniu opinii prawnej.